Krzysiu, najpierw była pierwsza dama, gdzieś tam się pojawiło, że miała całe zona twarzy, a dzisiaj coś się pojawiło o Krzysztofie Ibiszu. Zarówno pierwsza dama, pani Agata Duda, przepiękną kobietą, naturalną, no ma zmarszczki, ale fajnie mieć zmarszczki w tym wieku. No dziś Krzyś Ibisz absolutnie cały naturalny, wiesz, ja tak patrzę na niego z bliska, tutaj kurze łapki, tutaj lwia zmarszczka, zmarszczki królicze, tutaj chomiczki, no te ząbki oczywiście białe jak u zajączka, no wiesz, no cały zwierzyniec, ale no jest fajnie, że facet w jego wieku, ile on ma? Aha, no troszeczkę starszy, ale generalnie się bardzo fajnie trzyma i fajnie się starzeje. I ma generalnie taki luz w podejściu do siebie i do może również żartów na swój temat. Więc Krzyś, absolutnie aby tak dalej, pozostań naturalny. Myślę, że wszystkie Krzyśki to fajne chłopaki. Na pewno są fajne, ale słuchaj, no mówi się, że Krzysztof Ibisz jest taki wiecznie młody. Czy to prawda, że on tak naturalnie utrzymuje tą swoją młodość? Absolutnie tak. Wiesz, jako lekarz medycyny stężnej, ja jestem w stanie stwierdzić, czy ktoś faktycznie czymś się ostrzykuje. No dziś absolutnie. I zobaczyłem i wymacałem, że no ma te zmarszki, jest naturalny. Faktem, że czas dla Krzysztofa Ibisza się zatrzymał i tylko podziwiać. Ale wiesz, to nie jest takie proste. On, wiesz, okupił ten swój wygląd również ciężką pracą na siłowni. To jest facet, który 4 razy w tygodniu minimum ćwiczy na siłowni, czyli ten wysiłek fizyczny, te endorfiny również mają wpływ na to, jak wyglądamy, jak się czujemy. Spójrz, jakie Krzysiek Ibisz ma, wiesz, uśmiech, energię. To jest najważniejsze. Nie widać po nim w ogóle oznak starzenia, powiedzmy. Ja myślę, że wiesz, to nadawałby się na główną rolę do filmu. To była chyba historia Benjamina Buttona, kiedy bohater się cofał w czasie i odmazał, aż stał się niemowlakiem. Krzyś, kiedy to nastąpi?